Sławomir Mentzen rusza do walki o silną i niezależną Polskę w wyborach prezydenckich. Na Wielkiej Konwencji w obecności Ewy Zajączkowskiej-Hernik zapowiedzieli obalenie układów i przywrócenie Polsce naszego należnego miejsca na arenie międzynarodowej. Mentzen zapowiedział twardą prezydenturę, gotową do obrony kraju przed Unią Europejską i lewackimi ideami, a przede wszystkim gotową na twarde i nieustępliwe decyzje wobec premiera. Dość słabości i ustępstw. Nadchodzi nowa przyszłość. Crème de la crème, czyli właśnie wybory prezydenckie, które ukształtują scenę polityczną, polską scenę polityczną na kolejne 2,5 roku, gdy znów spotkamy się przy urnach wyborczych, by wybrać naszych przedstawicieli, którzy utworzą nowy rząd. I to będzie czas Konfederacji. I jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w maju iść na wybory i zagłosować na kandydata Konfederacji, nawet nie chce o tym słyszeć. I sprawa jest bardzo prosta, bo jeżeli nie pójdziesz na wybory i nie zagłosujesz na kandydata Konfederacji, ci, którzy tego dnia będą zmobilizowani, wybiorą po prostu za ciebie. I wybiorą takiego Tuska, czy innego Trzaskowskiego, Hołownię, czy jakiegoś randomowego kandydata z Prawa i Sprawiedliwości. Koło się zatoczy i popisowski układ domknie się na kolejne lata, a my tego nie chcemy, bo mamy dość tych samych polityków, którzy w kółko są u władzy. Mamy dość wykreowanych na potrzeby chwili polityków, którzy nie mają nic do zaoferowania poza rozkładem naszego państwa. Naprawdę, już wystarczy. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, to jest ich dewiza i tak zmieniają się od kilku lat, ale ileż można, na litość boską. Najwyższy czas to zmienić. I tych zmian możemy dokonać tylko my, ale wspólnie. Kropla drąży skałę. Zdobywamy coraz lepsze wyniki, notujemy coraz lepsze poparcie i sukcesywnie idziemy do przodu. Szanowni Państwo, jesteśmy pokoleniem normalsów. Jesteśmy pokoleniem 30+, które dojrzewało w latach 80., 90., na początku lat 2000. I tutaj wielkie serduszko dla rocznika 90. Sławku, tak to się robi, tak się robi serduszko. Wielkie rocznik 90 jest najlepszy. Ale jesteśmy pokoleniem, które zaznało cudownej, normalnej wolności, jednak opartej na bardzo konkretnych zasadach. Jesteśmy pokoleniem, które nabrało zupełnie innego doświadczenia zawodowego niż pokolenie czasów komuny. W naszym świecie o kompetencjach nie świadczy legitymacja partyjna i to nas różni od innych polityków, którzy chcą nam układać nasze życie. Wiemy, czym jest ciężka praca i chcemy za tą pracę godnie zarabiać. Mamy dość polityków, którzy nigdy nic w życiu nie stworzyli, nie wykreowali, tylko kładą łapę na naszych pieniądzach, wciąż nas okradając. A my chcemy po prostu żyć normalnie. Państwo nie musi próbować nas wyręczać we wszystkim, bo ta ich dobroć za dużo nas po prostu kosztuje. Szanujemy pracę i chcemy swobodnie dysponować jej owocami. Szanujemy pieniądze, bo wiemy, jak ciężko się je zarabia i jako małolaty dorastaliśmy w różnych warunkach. Niektórym nie brakowało pieniędzy, inni żyli skromnie bądź nawet biednie, ale wszyscy mamy szacunek do pieniądza, bo wiemy, jak ciężko nasi rodzice pracowali, by zapewnić nam wszystko, czego potrzebowaliśmy. Od pucybuta do milionera. Jesteśmy pokoleniem, które zaznało fajnego, względnie bezpiecznego świata i takiego świata chcemy dla naszych rodzin i dla naszych dzieci. Widzimy, jakie zło i jaka patologia jest nam narzucana przez unijne elity i przez eurokratów. Informujemy was o tym od samego początku, w zasadzie jako jedyni, przedstawiając rzetelnie fakty. I Zachód mówi nam tak: albo przyjmiecie to wszystko po dobroci, albo was dojedziemy różnymi przepisami i karami. A my temu zgniłemu Zachodowi chcemy pokazać jeden bardzo prosty gest. Tyle. Wiemy, czym jest szacunek do naszej historii, często bardzo bolesnej. Wielu z nas nie zaznało
komuny, tej starej, radzieckiej. To prawda, ale wiemy, co ta komuna zrobiła z życiem naszych rodziców i naszych dziadków, bo to oni nam o tym opowiadają. Nasi dziadkowie i pradziadkowie walczyli na wojnach, wspierali polskie podziemie narodowe jak tylko mogli w miarę swoich możliwości. Nie tracili ducha walki. Znali swojego wroga i przeciwstawiali się mu. W naszych żyłach płynie prawicowa krew. Znamy swoich przodków, bo to my, Polacy, odparliśmy najazd bolszewików w Bitwie Warszawskiej, zatrzymując pochód komunistów na Europę. My jesteśmy historycznymi potomkami króla Jana III Sobieskiego, który zatrzymał islam i obronił Europę. I stąd właśnie bierze się w nas ta siła, opór i determinacja do tego, by walczyć z całym lewackim tałataństwem. I nie ma w ogóle opcji, byśmy kiedykolwiek zboczyli z tej drogi i przestali walczyć, bo my mamy to po prostu w naszych genach. Stajemy do walki po raz kolejny. Będziemy walczyć do ostatniej kropli z naszych żył, bo tacy po prostu jesteśmy. Walczymy według ich zasad i zaczynamy wygrywać. A wybory prezydenckie są kolejnym elementem tej walki w drodze do rządu, który utworzymy w 2027 roku. Zrobimy to. I naszym kandydatem w tej walce, naszym kandydatem w wyborach prezydenckich będzie Sławomir Mentzen. Sławku, wiesz, za co między innymi, a w zasadzie głównie cię cenię? Jesteś człowiekiem niesamowicie słownym, a przez to szczerym i uczciwym. Słowność to cecha ludzi etycznych, bezkompromisowych, logicznych i po prostu porządnych. Jesteś niezwykle spostrzegawczy. Bardzo szybko analizujesz, chłoniesz wiedzę, a to z kolei cechy osób o wysokim poziomie decyzyjności. Jesteś lojalny, a to dziś szczególnie wśród polityków, mam wrażenie, bardzo rzadka cecha. Lojalny nie tylko wobec ludzi, którymi się otaczasz, ale także wobec swoich przekonań, nie zamykając się jednocześnie na punkt widzenia innych osób, a to z kolei świadczy o twojej bardzo dużej dojrzałości, zresztą swój swojego wyczuje. Jesteś bardzo wartościowym człowiekiem i to cię odróżnia od całej kasty politycznej. Oni dla pieniędzy zrobią wszystko, sprzedadzą wszystko, co tylko się da. Ty nie jesteś w polityce dla pieniędzy. Potrafiłeś się zdobyć dzięki swoim umiejętnościom i pracą i dzięki pracy nad samym sobą. Potrafisz inwestować i negocjować. I to są niezwykle ważne cechy politycznego lidera, którym niewątpliwie jesteś. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, idą ciężkie czasy i nie ma tutaj co cukrować. U władzy są ludzie słabi, niemoralni, bezideowi, bezwartościowi i sprzedajni, a jak wiemy, słabi ludzie tworzą ciężkie czasy i dopiero z tych ciężkich czasów wyłaniają się silni ludzie, którzy tworzą czasy dobre. I my musimy to zrobić dla naszych rodzin i dla naszych dzieci. I to będzie bardzo trudny marsz, Sławku, bo bardzo trudne zadanie teraz przed tobą, wyprowadzenia Konfederacji na szersze polityczne wody. Ale masz mój miecz, mój łuk i mój topór. Jestem z tobą w tej kampanii. To jest naprawdę gorąco. Niemiłosiernie. Wiecie, kiedy... Sławek, Sławek, Sławek! Wiecie, kiedy najbardziej kocham Parlament Europejski? Kiedy wysiadam już z samolotu... Nie, jest taki jeden moment.
Kiedy wysiadam już z samolotu na warszawskim Okęciu, staję na polskiej ziemi, mogę odetchnąć normalnością, wiem, że nic mi nie grozi i wracam do mojej rodziny. I ta kampania będzie toczyć się wokół tematów związanych z bezpieczeństwem, a my chcemy prezydenta, który nam to bezpieczeństwo zagwarantuje. Dlatego zwracam się do wszystkich kobiet, wszystkich Polek, matek, żon, córek. Chcemy, by nasz kraj był krajem bezpiecznym. Chcemy, by nasze dzieci mogły swobodnie poruszać się po ulicach swoich miast. Nie chcemy, by to wszystko, co się dzieje na Zachodzie, te brutalne ataki właśnie na kobiety i na dzieci, dotarły do nas, do Polski. Chcemy żyć w bezpiecznym kraju i gwarantem tego jest właśnie Sławomir Mentzen. Dlatego w wyborach prezydenckich zagłosuję na Sławka Mentzena, bo to jedyna możliwość, by przywrócić w Polsce normalność, by kontynuować nową jakość w polskiej polityce. Wiem, że Sławek nigdy nie poprze czegoś, co odbierze Polsce suwerenność i nigdy nie zgodzi się na cokolwiek, co spowoduje, że Polska stanie w niebezpieczeństwie. To jest mój prezydent. Bardzo dziękuję. Bardzo cieszę się, że wszyscy tutaj jesteście. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj być z wami. Jestem głęboko przekonany, że wszyscy, podobnie jak i ja, chcecie silnej i bogatej, dumnej i bezpiecznej Polski. A co ważniejsze, doskonale wiecie, czego trzeba, żeby Polska rzeczywiście taka była. Bo bogactwo, a następnie siła i duma narodu bierze się właśnie z tej przedsiębiorczości, z pracowitości i z oszczędności. Polacy przez dekady PRL-u żyli w biedzie. Nie dlatego, żeby byli jacyś gorsi od nas, głupsi, że nie chciało im się pracować czy rozwijać, tylko żyli w absurdalnym, socjalistycznym systemie gospodarczym. Żyli w państwie bez wolności politycznej, wolności osobistej, bez wolności słowa i bez wolności gospodarczej. I kiedy wszyscy Polacy powoli tracili nadzieję, że coś się może zmienić, kiedy ludzie pogodzili się z tym, że już zawsze będą biedni i zniewoleni, niemożliwe stało się możliwe i cały blok sowiecki szlak trafił. Niewola przegrała z wolnością, a socjalistyczna, etatystyczna gospodarka z wolnym rynkiem oraz z kapitalizmem. Polacy szybko zrozumieli, że jeżeli wezmą się do ciężkiej pracy, jeżeli będą zakładać firmy, będą się uczyć, rozwijać, to kiedyś ich dzieci, czyli my, będą żyli na zupełnie innym poziomie, będą mieli zupełnie inne możliwości rozwoju. I trzeba przyznać, że naprawdę naszym rodzicom udało się to niesamowicie. Od tego czasu, od 90 roku, Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw na całym świecie. Nasz sukces nie jest w skali europejskiej, on jest w skali globalnej. Nasze PKB liczone w dolarach od 90 roku wzrosło już teraz dziesięciokrotnie. Jesteśmy na zupełnie innym poziomie gospodarczym. Nie mamy problemu z bezrobociem, raczej jest problem z brakiem rąk do pracy. Mamy coraz nowocześniejszą infrastrukturę, coraz gęstszą sieć autostrad i dróg ekspresowych, po której jeżdżą coraz lepsze samochody. Mamy rozwijające się miasta. Udało nam się przy tym zachować poziom bezpieczeństwa, który jest absolutnie niedostępny dla państw na Zachodzie. Udało się to wszystko nie dzięki polskim politykom, ale pomimo ich. Udało się to dzięki ciężkiej pracy Polaków. To jest sukces Polaków, naszych rodziców, naszych dziadków oraz także nas samych. Wszyscy, którzy przez ten czas ciężko pracowali, rozwijali się, uczyli, zakładali firmy, wyjeżdżali za granicę, żeby zdobyć więcej doświadczenia oraz pieniędzy. Oni wszyscy budowali ten sukces gospodarczy i oni są jego autorami. Dzięki temu obecnie młodzi Polacy nie mają absolutnie żadnych kompleksów względem Zachodu. Nie patrzymy na państwa z Europy Zachodniej z zazdrością, jak tacy ubogi sąsiedzi, którzy chcieliby, żeby u nas było tak jak kiedyś. Widzimy, że to
Częściej to oni zazdroszczą nam. Patrząc na Polskę, widzą, co utracili u siebie. Widzą, że polityka ich państw wcale nie była bezalternatywna. Że w wielu sprawach, na przykład w sprawie imigracji, można i należało postąpić inaczej. Oni by chcieli, żeby teraz u nich było tak, jak jest obecnie u nas. Nie da się ukryć, że przez te 30 już parę lat odnieśliśmy naprawdę wielki sukces. Ale nie ma absolutnie żadnego powodu, żebyśmy teraz się zatrzymywali. Mamy wielkie szczęście, że naprawdę wielu Polaków dalej jest jeszcze głodnych sukcesu. Dalej nam się chce. Dalej chcemy się uczyć, pracować, zakładać firmy, podbijać świat. To jest wielki kapitał Polski. To jest nasza wielka nadzieja, że naprawdę mamy szansę, że prawdziwe wielkie sukcesy to są dopiero przed nami. Że nasze dzieci i wnuki będą żyły na poziomie absolutnie niewyobrażalnym dla naszych rodziców, kiedy ci wychodzili z socjalizmu. Możemy wszyscy razem, już niedługo razem z naszymi dziećmi, żyć w naprawdę silnej i bogatej, dumnej i bezpiecznej Polsce. Ale to piękne marzenie, ten wielki sen, niestety wcale nie musi się ziścić. Jak już wiemy, historia jeszcze się nie skończyła i na naszym niebie niestety pojawiają się czarne chmury. Pojawiają się zagrożenia, które sprawiają, że przyszłość niestety może wyglądać zupełnie inaczej. 10 lat temu Rosja zaatakowała Ukrainę, zajęła Donbas i Krym. Już wtedy było wiadomo, że czas pokoju w Europie niestety się skończył, że musimy dysponować silną armią po to, żeby nikomu nie przyszło do głowy nas zaczepiać czy dokonywać jakichkolwiek ataków na Polskę. Od 2,5 roku trwa pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą. Od tego momentu nikt nie może mieć absolutnie żadnych wątpliwości, że ryzyko konfliktu zbrojnego niestety jest realne. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby być do tego gotowi. Premier Donald Tusk mówił przecież, że żyjemy w czasach przedwojennych. Szef BBN-u mówił, że mamy 3 lata na przygotowanie się do konfrontacji. To oznacza, że mający dostęp do tajnych raportów, analiz, prezydent oraz premier są przekonani, że rzeczywiście ryzyko tej wojny jest duże. Niestety, jak patrzę na działania naszego państwa, nie widać tego, żebyśmy się do tego konfliktu poważnie przygotowywali. Ciągle tylko słyszymy od polityków, co kiedyś być może będziemy mieć. Płacimy dziesiątki miliardów dolarów zaliczek na drogi zagraniczny sprzęt, który być może pojawi się u nas za kilka lat. A w tym samym czasie prawdziwego sprzętu, takiego do dyspozycji polskich żołnierzy, mamy coraz mniej. Jesteśmy coraz słabsi, mamy coraz mniej przeszkolonych rezerwistów, nasz przemysł zbrojeniowy jest coraz słabszy i sukcesywnie traci kolejne zdolności produkcyjne. Jeżeli spojrzymy na nasze dowodzenie, jest tam absolutny bałagan. Polski system dowodzenia do upadku PRL-u był zmieniany już kilkanaście razy, jest całkowicie niejasny oraz zagmatwany. Mamy coraz mniej sprzętu. W tym momencie mamy najmniej czołgów od lat 40. XX wieku, kiedy nawet nie było niezależnego państwa polskiego. Mamy dużo mniejszy potencjał niż jeszcze 2 albo 3 lata temu. Produkujemy jakieś śladowe ilości amunicji artyleryjskiej. Nasza roczna produkcja Rosjanom starczyłaby na 3 dni walki. Roczna produkcja Polski na 3 dni wojny. Tak wygląda nasze przygotowanie do walki. Polskie firmy zbrojeniowe państwowe są absolutnie niewydolne, a te prywatne są bojkotowane przez państwo, przez co nie mogą się rozwijać. Brakuje nam też żołnierzy, rezerwistów. Średni wiek polskiego rezerwisty to jest 50 lat. Państwo polskie chce wysyłać do wojny 50-letnich staruszków zamiast młodych mężczyzn. Nie ma kogo mobilizować spośród 20 albo 30-latków, bo nikt tam nie jest przeszkolony. A gdy już taki rezerwista w wieku przedemerytalnym trafi w końcu na szkolenie, dostanie tam 50-letni hełm i stary karabin. Polskie wojsko w tym momencie nie ma nawet podstawowego sprzętu. Brakuje mundurów, brakuje namiotów, brakuje nawet śpiworów. Żołnierze słyszą, że mają wdeptywać Putina w ziemię, a nie mają nawet butów do tego wdeptywania. Nie istnieje też obrona cywilna. Według NIK-u ona nie istnieje. Zaledwie 4% Polaków w ogóle miałoby szansę znaleźć się w jakimś schronie, gdyby w ogóle Polacy wiedzieli, gdzie ten schron jest. To jest poważne zagrożenie, z którym niestety musimy się zmierzyć. Ale to nie koniec zagrożeń.
Mamy Unię Europejską, która coraz konsekwentniej ewoluuje w kierunku superpaństwa. Urzędnicy brukselscy, politycy niemieccy chcą doprowadzić do przejęcia kolejnych kompetencji od państw członkowskich. Chcą pozbawić Polskę prawa weta. Jeżeli to im się uda, jeżeli dojdzie do przeforsowania planowanej zmiany traktatów, Polska faktycznie straci swoją suwerenność i stracimy wpływ na losy własnego państwa, w którym żyjemy. Jak patrzę na obecnych polityków, na obecnych prezydentów, czy też tych poprzednich, gdy patrzę na polskich premierów, tych obecnych, no to niestety znikąd nadziei, bo obie strony tego sporu robiły wszystko, co mogły, żeby na raty oddawać naszą suwerenność, nasze kompetencje Unii Europejskiej. To przecież Donald Tusk podpisał traktat lizboński, który zmniejszał wpływ Polski na Unię Europejską, ale to Lech Kaczyński go ratyfikował. To politycy PiS-u zgodzili się na Zielony Ład, to politycy PiS-u zgodzili się na to, żeby Unia Europejska mogła tworzyć swój dług, żeby mogła nakładać na nasze podatki. Zgodzili się na to, żeby powiązać KPO z tak zwaną praworządnością, po to, żeby Unia miała możliwości nie dawania nam pieniędzy. I ta Unia Europejska, która chce przejąć od nas kolejne kompetencje, która chce mieć jak najwięcej władzy, która chce sprawić, że nie będziemy mogli się temu przeciwstawić, do czego chce użyć tej władzy? Do szalonej polityki klimatycznej, która zwiększa nasze koszty życia, która sprawia, że przemysł w Europie staje się coraz mniej konkurencyjny. Kolejne fabryki, kolejne branże przemysłu przenoszą się do Azji. Dobrze płatne miejsca dla inżynierów przenoszą się do Azji, a zamiast tego ściągamy inżynierów z Afryki. To naprawdę się nie może udać. To nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Polski nie stać na unijną politykę klimatyczną. Widać to po naszym budżecie, którego deficyt w tym roku eksplodował. Po latach, kiedy deficyt wynosił kilkanaście, czasem kilkadziesiąt miliardów złotych, w tym roku ma dobić do 200 miliardów złotych. Dług publiczny Polski w tym roku ma się zwiększyć o 300 miliardów złotych i po raz pierwszy przebić 2 biliony. A pamiętamy, jak jeszcze kilka lat temu wynosił zaledwie 1 bilion złotych. Jego przekroczenie było taką psychologiczną barierą. To teraz poszło znacznie szybciej, bo już mamy 2 biliony złotych. Mamy w tym roku rekordowe potrzeby pożyczkowe. A wszystko to przy w miarę dobrej sytuacji gospodarczej, bo nasze PKB rośnie o 3%. A w przyszłym roku ma być jeszcze gorzej. Parę dni temu rząd zaplanował deficyt na poziomie astronomicznych prawie 300 miliardów złotych, a polski dług publiczny ma się zbliżyć do tej konstytucyjnej bariery 60% PKB, wynieść 59, zdaje się, 8% PKB. Z wielką prędkością idziemy na ścianę. Nasze problemy budżetowe są coraz większe. Obecny rząd w ogóle nad tym nie panuje. Składa kolejne obietnice, na których realizacji niestety nie ma pieniędzy. Mamy też coraz większe problemy z biurokracją. Nasi przedsiębiorcy są pętani coraz większą liczbą przepisów, zarówno krajowych, jak i tych zagranicznych. Polscy politycy, kiedy dostają już do wdrożenia jakąś dyrektywę unijną, obudowują ją kolejnymi wymaganiami, tak żeby polski przedsiębiorca miał większą liczbę wymagań, miał większą liczbę przepisów, z którymi musi się zmierzyć, niż jego konkurent z Europy Zachodniej. A polski system podatkowy jest coraz bardziej skomplikowany, coraz bardziej zagmatwany i coraz bardziej niejasny. I niestety ten trend się utrzymuje. Urzędnicy aparatu skarbowego dalej są wykorzystywani do tego, żeby robić naloty na jakieś festyny, żeby dawać mandaty jakiejś starszej pani, która próbuje sobie dorobić do emerytury, sprzedając marchewkę czy jakieś inne warzywa. Polski aparat skarbowy dalej traktuje polskiego podatnika niestety jak wroga. I nie widać tu niestety żadnych zmian. Obecny rząd, widać już, będzie w pełni kontynuował politykę poprzedniego rządu. Według obecnych zapowiedzi dalej będzie komplikował system podatkowy, dalej będzie podnosił podatki i nawet będzie się wycofywał z niektórych dobrych rozwiązań, które zaproponował poprzedni rząd. I wiecie, co jest w tym kontekście, o którym dzisiaj tu rozmawiamy, naprawdę straszne? Zastanawialiście się kiedyś, ile razy poprzedni prezydenci Lech Kaczyński, Bronisław Gomorowski czy też Andrzej Duda zawetowali zmianę prawa podatkowego? Ile razy trzech poprzednich prezydentów stanęło w obronie polskiego podatnika? Wiecie może?
ani razu, ani jeden z poprzednich prezydentów, ani razu nie wstawił się za polskim podatnikiem. Posłusznie akceptowali każdą, nawet najbardziej absurdalną, najbardziej nieludzką, najbardziej skomplikowaną zmianę prawa podatkowego. Żaden polski podatnik nie znalazł nigdy obrońcy w postaci prezydenta państwa polskiego. Polscy prezydenci całkowicie odpuścili niestety sobie tą działkę. Kolejne zagrożenie, które wszyscy widzimy, to jest zagrożenie związane z masową imigracją. Widzimy, co się dzieje na Zachodzie, widzimy, do czego doprowadziła w krajach Europy Zachodniej masowa imigracja. Do powstania gett, do problemów kulturowych, do radykalnego wzrostu przestępczości. W Niemczech w ostatnim roku uchodźcy stanowili 2,5% społeczeństwa, ale odpowiadali za 15% przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, za 13% przestępstw seksualnych, a było ich zaledwie 2,5%. W Szwecji w zeszłym roku było ponad 150 zamachów bombowych, a w Holandii 650. Tam dzieją się sceny całkowicie niewyobrażalne dla Polaków, którzy przywykliśmy do tego, że mamy bezpieczeństwo na ulicach, że takie rzeczy w Polsce po prostu się nie dzieją. I Unia Europejska robi co może, żeby te błędy, które popełnili u siebie, żeby przenieść je też do nas. Mamy przecież przyjęty już pakt migracyjny, który zmusza państwa członkowskie, w tym Polskę, do przyjmowania nielegalnych imigrantów. I mamy polskich polityków, którzy nie wyglądają mi na takich, którzy mieliby ochotę i siłę i możliwości w ogóle to powstrzymać. Imigranci, zwłaszcza ci nielegalni, nie tylko płyną do Polski z Zachodu przez Unię Europejską, ale też szturmują naszą granicę z Białorusią. I jak odpowiada na to polska klasa polityczna? Donald Tusk mówił, że ci przestępcy, ci bandyci, którzy zagrażają życiu i zdrowiu polskich żołnierzy i polskiej straży granicznej, którzy chcą rozpocząć bytność w Polsce od złamania naszego prawa i nielegalnego dostania się tutaj, to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. A marszałek Sejmu Szymon Hołownia to ich gości w Sejmie i robi sobie z nimi zdjęcia i całemu światu pokazuje: witamy was, przyjdźcie, bo chcemy was tutaj ugościć nawet w naszym Sejmie. Nie możemy na to pozwolić. Problem z masową nielegalną imigracją największy jest taki, że jest to proces nieodwracalny, co widzimy już po państwach Zachodu. Jeżeli raz się na to zgodzimy, jeżeli raz w sposób masowy wpuścimy tu nielegalnych imigrantów z całego świata, to już się nie będzie można z tego wycofać. Nie da się cofnąć wtedy tych negatywnych skutków. A jakie to są te negatywne skutki? To niestety na Zachodzie nie można mówić w sposób głośny i uczciwy, bo wszyscy są pętani przez lewicową poprawność polityczną, która niestety jest kolejnym sporym zagrożeniem dla Polski i dla Polaków. Lewicowa ideologia, niezwykle agresywna, coraz bardziej panosząca się po całym świecie, kwestionuje dobro, prawdę i piękno i zastępuje je kłamstwem, złem oraz brzydotą. Ci ludzie nie rozumieją, na czym polega prawda, zaprzeczają podstawowym prawom biologii, zaprzeczają podstawowemu rozumowi, kwestionują najbardziej podstawowe rzeczy i są w tym coraz bardziej agresywni. Poprzejmowali już uniwersytety na Zachodzie, wchodzą do szkół i demoralizują tam dzieci. I niestety w Polsce zaczyna to zmierzać w tym samym kierunku. Skrajna, radykalna lewica opanowała w Polsce edukację. Mamy zmianę na stanowisku ministra, która... Pani obecna minister, widać, że będzie kontynuowała niestety te zachodnie trendy, co stanowi olbrzymie zagrożenie dla naszych dzieci. Zagrożona też jest wolność słowa. Pod pozorem walki z mową nienawiści, pod pozorem obrony konsensusu naukowego zakazuje się ludziom mówić tego, co myślą, tego, co czują, zakazuje się mówić prawdę. Na Zachodzie można pójść do więzienia za mówienie prawdy. I nie można pozwolić na to, żeby tego rodzaju przepisy, tego rodzaju regulacje, tego rodzaju konsekwencje radykalnej lewicowej ideologii pojawiły się również w Polsce. Te wszystkie zagrożenia są niezwykle poważne i musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby się im przeciwstawić. To jest nasz obowiązek, to jest obowiązek nas wszystkich, bo wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali, całe nasze pokolenie, wszyscy jesteśmy tu tylko na chwilę. Niedawno nas nie było i niedługo już nie będzie nas na tym świecie. Uczestniczymy tylko w tej wielkiej sztafecie pokoleń. Polacy od 1000 lat, nasi przodkowie, pracowali,
budowali ten kraj, zakładali rodziny, przekazywali dzieciom kulturę, tradycje, język, budowali to państwo, tworzyli ten naród. Z bronią w ręku walczyli o naszą niepodległość, o naszą granicę, o nasze wolności, często oddając na to życie. I po tym 1000 latach zmagań, po tych wielkich sukcesach i porażkach, po stawieniu czoła niemieckiemu i sowieckiemu totalitaryzmowi, my teraz mamy zwinąć naszą flagę i powiedzieć, że kończymy tą zabawę? Mamy powiedzieć, że się poddajemy, bo już nam się nie chce, bo nie mamy siły dalej tego ciągnąć, nie mamy siły dalej walczyć? Mamy być tym pokoleniem, które dobrowolnie odda naszą suwerenność niemieckim i brukselskim urzędnikom? Mamy być tym pokoleniem, które nie pomyśli, że warto przygotować się na konfrontację z Rosją? Mamy być tym pokoleniem, które będzie szukało tylko miejsca, gdzie tu należy uciekać na wypadek kryzysu, zamiast bronić państwa polskiego? Nie możemy sobie na to pozwolić, nie mamy do tego prawa. To jest nasza odpowiedzialność, od której nie możemy się uwolnić. Jesteśmy to winni zarówno naszym dzieciom, jak i naszym przodkom. Nie chcemy być tym pokoleniem, które na kartach historii, które w przyszłych podręcznikach zostanie zapamiętane jako te, które postanowiło zakończyć 1000-letni projekt niepodległego państwa polskiego. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy oddać naszej suwerenności biurokratom z Berlina i Brukseli. Nie możemy dać się zastąpić imigrantom z całego świata, którzy nie znają i nie rozumieją naszej kultury czy naszej tradycji, dla których Polska nie jest żadnym szczególnym miejscem na ziemi. Nie możemy zastąpić naszej kultury przez lewicową, negującą prawdę, rozum, piękno, płeć, lewicową ideologię, którą próbują nam tutaj zaszczepić polski rząd, Unia Europejska oraz wielkie międzynarodowe korporacje. Głęboko wierzę, że Polaków czekają jeszcze rzeczy wielkie. Głęboko wierzę, że możemy żyć niedługo w silnej i bogatej, dumnej i bezpiecznej Polsce. Wierzę, że jesteśmy w stanie to wszystko osiągnąć. Co więcej, ja wiem, jak do tego doprowadzić. Dlatego będę kandydował w najbliższych wyborach prezydenckich w 2025 roku. Bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. Ludzie mówią mi, że nie jestem prezydencki. I oczywiście mają rację, to prawda. Absolutnie nie jestem prezydencki. Polacy przyzwyczaili się, że prezydent nic nie może, służy jedynie do czynności reprezentacyjnych, ma rozdawać ordery, urządzać przyjęcia, wygłaszać przemówienia, pilnować żyrandola w przerwie pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami. Mieliśmy prezydenckiego Bronisława Komorowskiego, mamy prezydenckiego Andrzeja Dudę, o mały włos nie dostaliśmy prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego. I co nam dała ta ich prezydenckość? Co ona wniosła w losy naszego państwa? To, że ci ludzie są czy też byli prezydenccy. Jeżeli Polacy rzeczywiście chcą mieć dalej prezydenta, który będzie się szeroko i promiennie uśmiechał, kiedy plują nam w twarz i będzie udawał, że deszcz pada, to głosujcie dalej dla przedstawicieli PiS-u, Platformy czy na Hołownię, bo ja się rzeczywiście do tego nie nadaję, ja taki nie jestem. Jeżeli Polacy dalej chcą mieć prezydenta, który posłusznie będzie podpisywał absolutnie wszystko, co mu przyniesie prezes jego partii, to rzeczywiście głosujcie na PiS i na Platformę. Ja taki nie jestem, ja się do tego absolutnie nie nadaję.
Ja nadaję się do działania, do realizacji jakich celów. Jeżeli wygram te wybory, będę najaktywniejszym prezydentem w historii, ale nie pod względem liczby wręczonych orderów, czy też pod względem liczby ułaskawionych przestępców, pod względem złożonych, ale także zawetowanych ustaw. To będzie prawdziwie aktywna i niezależna prezydentura. Ludzie mówią mi też, że jestem uparty, że zawzięcie po trupach dążę do celu. Mają rację. To oczywiście też jest prawda. Nie jestem zbyt dyplomatyczny, nie uśmiecham się promiennie do wszystkich, nie robię serduszka z dłoni, nawet nie bardzo wiem, jak to należy zrobić. Ale problemem właśnie jest to, że polscy prezydenci nie byli uparci, że nie potrafili się uprzeć, że nie potrafili powiedzieć nie wtedy, kiedy było to potrzebne. Ja bardzo chciałbym mieć prezydenta, który potrafiłby się uprzeć i nie podpisał żadnej niekorzystnej dla Polski ustawy. Ja chciałbym mieć prezydenta, który by się uparł i nie zgodził się na żadną podwyżkę podatków czy na żadne dalsze komplikowanie podatków. Oni nie byli uparci, ale ja jestem, o czym doskonale wiedzą moi współpracownicy, ale także najbliżsi. Również słusznie zarzucają mi, że nie umiem się do innych dopasowywać, że się nie dostosowuję do sytuacji czy też do okoliczności. I to również jest prawda. Ale naszym problemem jest właśnie to, że my jako Polacy ciągle się do kogoś dostosowujemy. Polscy premierzy i prezydenci chodzą grzecznie, cichutko na paluszkach, żeby, broń Boże, nie urazić niczyich zagranicznych uczuć. Czas na to, żeby to oni zaczęli się dopasowywać do nas. Nie zamierzam dopasowywać się do żadnych interesów ani uczuć, czy to Niemców, czy to Rosjan, czy to Ukraińców. To oni mają dostosowywać i dopasowywać się do nas, do naszej pamięci historycznej, do naszej kultury, do naszych uczuć oraz do naszych interesów. To prawda, nie jestem prezydencki, bo w Polsce prezydenckość rozumie się przez bycie politykiem z drugiego czy też trzeciego szeregu, który przez prezesa swojej partii jest wsadzany do Pałacu Prezydenckiego po to, żeby tam za bardzo nie przeszkadzał, pilnował żyrandola i był właśnie taką marionetką w ręku swojego prezesa. Wiecie, kiedy ostatni raz lider partii politycznej w Polsce wygrał wybory prezydenckie? 30 lat temu, w roku 95, Aleksander Kwaśniewski. Od tamtej pory każdy kolejny prezydent był tylko marionetką w rękach swojego prezesa. Robił wszystko, co prezes jego partii chce. Mnie to nie czeka. Jestem niezależny, zarówno finansowo, jak i politycznie. Nie ma prezesa, którego miałbym się słuchać, bo sam jestem prezesem swojej partii. Z tego powodu moja prezydentura może być aktywna i zupełnie niezależna. Nie będzie mnie interesowało dobro PiS-u czy też dobro Platformy, a dobro Polski i Polaków. Uważam, że można zmienić ten obecny obraz prezydenta. Można zmienić ten model prezydentury. Prezydent ma narzędzia i kompetencje do tego, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za losy państwa. Prezydent powinien wetować ustawy, powinien zgłaszać swoje inicjatywy ustawodawcze, a następnie uzależniać przyjęcie, podpisanie ustaw rządowych od tego, żeby najpierw przez Sejm przeszły ustawy prezydenta. Prezydenci mają taką możliwość i w ogóle z niej nie korzystają i to się niedługo zmieni. Chcę być prezydentem, który uniemożliwi dalsze podnoszenie oraz komplikowanie podatków. Chcę być prezydentem, który postawi tamę lewicowej ideologii, który nie pozwoli na masową, nielegalną imigrację do Polski. Prezydentem, który zachowa naszą kulturę oraz nasze bezpieczeństwo. Chcę być prezydentem, który nie zgodzi się na żadne jakiekolwiek oddawanie jakichkolwiek kompetencji Unii Europejskiej. Prezydent powinien stać na straży niepodległości oraz granic państwa polskiego. Nie zgodzę się na żadną zmianę traktatów odbierających Polsce prawo weta, czy też przenoszących kolejne kompetencje Unii Europejskiej. Będę pilnował prymatu
prawa polskiego, polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Będę pilnował tego, żeby polski złoty dalej był polską walutą, a w polityce zagranicznej będę zwolennikiem częstego stosowania prawa weta, zawsze wtedy, kiedy niezłożenie tego weta naruszyłoby istotne polskie interesy. Będę dbał o bezpieczeństwo państwa polskiego. Polska armia wreszcie będzie silna i będzie gotowa do obrony państwa polskiego. Należy zmniejszyć wpływ polityków na armię. Należy wreszcie zadbać o to, żeby rozwijał się polski przemysł zbrojeniowy, bo na wypadek wojny nie możemy czekać, aż kiedyś zza jednego albo drugiego oceanu przyjedzie jakiś transport broni czy amunicji. Sami wcześniej musimy sobie ją wytwarzać. Polski żołnierz potrzebuje sprzętu. Tu i teraz, nie za 5 czy za 10 lat. Potrzebuje podstawowego sprzętu, który nie ma i który koniecznie musi jak najszybciej dostać. Należy też uszczelnić polskie granice. Nie ma takiej możliwości, żeby przez polską wschodnią granicę przedostawali się jacyś nielegalni imigranci. Jeżeli ktoś nielegalnie będzie chciał forsować granicę państwa polskiego, powinno się po prostu do niego strzelać. A na zachodniej granicy... A na zachodniej granicy, jak jeszcze jakiś raz przyjedzie radiowóz z niemieckimi policjantami podrzucać nam imigrantów, to tych niemieckich policjantów aresztujemy, a radiowozy im zarekwirujemy. Silna Polska, silna armia wymaga wcześniej silnej gospodarki, bo bez silnej gospodarki nie ma pieniędzy na zbrojenia, nie ma pieniędzy na bezpieczeństwo. Dlatego też gospodarka będzie dla mnie kolejnym priorytetem. Nie do pomyślenia jest obecna sytuacja, kiedy więcej przepisów knebluje małych polskich drobnych przedsiębiorców, a wielkie międzynarodowe korporacje robią sobie co chcą, dostają kolejne granty, kolejne dotacje i kolejne zwolnienia. Jeżeli ktokolwiek miałby być regulowany przez państwo, to właśnie wielkie międzynarodowe korporacje, wielcy giganci technologiczni, koncerny farmaceutyczne. To są przedsiębiorstwa, które państwo powinno kontrolować, które należy pilnować, ale nie drobnych polskich przedsiębiorców. Należy zderegulować gospodarkę i pozwolić ludziom działać. Należy usunąć te wszystkie zbędne przepisy, wprowadzić zasadę UE plus zero, to znaczy żadna unijna dyrektywa nie może być przyjęta z dodatkowymi utrudnieniami wyłącznie dla Polaków. Tych przepisów powinno być tak mało, jak to tylko jest możliwe. Należy sprywatyzować wszystkie zbędne spółki Skarbu Państwa. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby państwo zajmowało się hotelarstwem albo sprzedażą gazet, a w tych kilku strategicznych spółkach, które trzeba zostawić, należy wygonić ich z wszystkich możliwych polityków, tak żeby nie były przedmiotem bieżącej gry politycznej. Silna gospodarka potrzebuje też dobrej infrastruktury. Trzeba zadbać o to, żebyśmy mieli dalej coraz gęstszą sieć dróg i autostrad, żebyśmy mieli CPK, żebyśmy mieli porty. Należy też zadbać oczywiście o energetykę. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być zależnym od jednego źródła energii albo od jednego kontrahenta, który tą energię będzie nam dostarczał. Nie możemy też pozwolić na to, żeby nie mieć prądu wtedy, kiedy akurat nie wieje wiatr albo kiedy nie świeci słońce, dlatego nie można skupić się wyłącznie na OZE. Dlatego będę dbał o to, żeby produkcja energii była możliwie zderegulowana, żeby było łatwo wyprodukować w Polsce energię, żeby ona była jak najmniej opodatkowana. Będę wspierał projekty budowy w Polsce elektrowni jądrowych, a także SMR-ów. Polacy potrzebują bezpiecznej, taniej oraz lokalnej energii. Nie ma też silnej gospodarki. Nie ma silnych firm bez niskich i prostych podatków, dlatego przedstawię kompleksowe reformy podatku PIT, CIT oraz VAT sprawiające, że będziemy mieli najprostszy system podatkowy w całej Unii Europejskiej. Do tego oczywiście zlikwidujemy podatek od spadków, podatek Belki, PCC od mieszkań, ZUS wreszcie dla przedsiębiorców będzie dobrowolna, składka zdrowotna taka jak przed Nowym Ładem. Państwo nie powinno też dłużej traktować Polaków jak dzieci. Trzeba dać ludziom wolność, bo ta wolność buduje w nich odpowiedzialność. Jeżeli zaczyna się traktowanie
Polaków jak dzieci, dorosłych obywateli jak dzieci, to oni niestety potem zachowują się jak dzieci. Dlatego trzeba możliwie mocno poszerzyć zakres swobód obywatelskich, wolności osobistych. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktokolwiek był karany za to, że gra w pokera. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś poszedł do aresztu, dlatego że śmiał zapalić sobie marihuanę. Takie rzeczy są absolutnie nieakceptowalne. Polacy powinni mieć prawo do tego, żeby płacić czym chcą, czy to są kryptowaluty, czy to jest gotówka, czy to jest cokolwiek innego. Państwu nic do tego, w czym przechowujemy swoje oszczędności, czy w czym chcemy komukolwiek płacić. Należy też wzmocnić prawo do wychowywania dzieci. Dzieci należą do rodziców, a nie do państwa, ani do urzędników. Należy przestać przeszkadzać w organizowaniu chociażby edukacji domowej. Należy zaprzestać haniebnego procederu odbierania rodzicom dzieci. Należy zatrzymać też przymus szczepień oraz inwigilację. To jest nie do pomyślenia, że urzędnicy roszczą sobie prawo do wiedzenia, co my piszemy, co my czytamy, co my robimy w swoich komputerach lub telefonach. Musimy też niestety zatrzymać lewicową ideologię. Trzeba jak najszybciej zakończyć ten chory eksperyment na naszym społeczeństwie. Trzeba obronić normalność, ochronić nasze dzieci przed lewicowymi demoralizatorami. Trzeba zakończyć prześladowanie ludzi za ich poglądy i wypowiedzi, których jedynym problemem jest to, że są niezgodne z aktualnie obowiązującą lewicową propagandą. Są część tylko moich postulatów, resztę możecie znaleźć w internecie, dowolna przeglądarka www.mencen2025, tam jest cały mój program, polecam lekturę, tutaj mogę skupić się tylko na części tych postulatów. Natomiast rzeczywistość niestety wygląda tak, że w Polsce jesteśmy jednym z ostatnich bastionów wolności oraz normalności. I musimy włożyć wiele wysiłku w to, żeby Polska dalej tym bastionem została. Nie możemy i nie chcemy podążyć drogą Francji czy też Wielkiej Brytanii, bo Zachód jest dla nas wszystkich przykładem, a nie wzorem. Czasem jest przykładem pozytywnym, a czasem negatywnym. Widzimy, jakie popełniają błędy, dzięki temu możemy się od nich wiele nauczyć, możemy sami tych błędów nie popełniać. Widzimy też, jakie były ich źródła sukcesu i możemy się ich trzymać, bo Zachód Europy w tym momencie odszedł od swoich korzeni, a my dalej możemy się tych korzeni trzymać. Dlatego w ciągu 10 lat, w ciągu tych dwóch kadencji, polskie PKB per capita może być wyższe niż w Wielkiej Brytanii. Może mieć najsilniejszą armię w całej Unii Europejskiej, dużo silniejszą niż niemiecka. Możemy mieć najprostsze podatki w całej Europie. Możemy mieć największy zakres wolności słowa i swobód obywatelskich. Możemy mieć najwyższy poziom cyfryzacji usług publicznych. Możemy mieć zdrową, silną, szybko rozwijającą się gospodarkę. Możemy mieć najwyższy poziom bezpieczeństwa. Możemy tutaj ściągać inwestorów i kapitał z całego świata. Ale nie możemy liczyć na to, że to się uda, jeżeli dalej będziemy głosować na marionetki dokładnie tych samych ludzi i liczyć, że tym razem być może wreszcie zaczną dbać o interes państwa polskiego. Możemy tu być oazą wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa, stawioną za wzór przez cały świat. Możemy mieć silną, dumną i bogatą Polskę. Możemy to wszystko osiągnąć, bo niemożliwe nie istnieje. Dziękuję. Polska potrzebuje nowego kierunku, nowej siły, która odważnie stawi czoła wyzwaniom współczesności. Sławomir Mencen jest odpowiedzią na zmęczenie starymi układami i potrzebę prawdziwej zmiany. To koniec kompromisów i uległości. Czas na twarde decyzje i nieustępliwość w obronie polskich interesów. Mencen zapowiada prezydenturę, która postawi Polskę na pierwszym miejscu, przeciwstawi się naciskom Unii Europejskiej i lewackim ideom, a przede wszystkim przywróci dumę i niezależność naszemu krajowi. Z nim nadchodzi nowa, silna i nieugięta Polska. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby być na bieżąco z polską racją stanu.